Zaczniemy odbudowywać mury z Nehemiaszem. A to jest obraz duchowej walki. On się zaczyna od nas samych. Apostoł Paweł pisał o sobie: nie wstydzę się Ewangelii, gdyż jest Chrystusowej, gdyż jest mocą Bożą ku zbawieniu. I tam wymienia najpierw Żyda, potem Greka i tak dalej. W każdym razie nie wstydzę się. Ja nigdy nie posądzałem apostoła Pawła, żeby się wstydził Ewangelii, przecież on głosił. Ale znów, jakbyśmy tak bliżej się przyjrzeli, to wiecie, że Ewangelia to jest bardzo wstydliwy temat. No bo Ewangelia mówi, że wcale nie jesteś taki dobry, jak myślisz. I ma tego, że musi się do tego przyznać. Bo jeśli się nie przyznać, że jesteś grzesznikiem, Ewangelia jest bezskuteczna, więc musisz się przyznać. Przyznać się do tego, że jestem grzesznikiem? Wow, to wstyd. W świecie, w którym wszyscy tylko chwalą się swoimi sukcesami, osiągnięciami. No dobrze, to już złamałem się, walka duchowa we mnie się odbyła. Dobrze, jestem grzesznikiem, i wyznaję to. Panie, przebacz. No właśnie, potrzebuję przebaczenia? Kto dziś prosi o przebaczenie? Tylko ludzie słabi. Mocni mówią: poprawię się i dam sobie radę. Ale jak się przyznać do tego, że sobie nie daję rady? Nie, nie dam rady. Musisz się przyznać. Ewangelia jest powodem wstydu. I mało tego, że po prostu mówisz dalej w odpowiedzi na słuchaną Ewangelię, że jesteś grzesznikiem, że się przyznajesz do wszystkiego, że sobie nic nie dasz rady, to jeszcze musisz poprosić o pomoc. Ty, który zawsze sobie radziłeś nieźle i teraz jeszcze prosić o pomoc? I tak dalej. No dobrze, ale ja nie będę dzisiaj o tym mówił, bo to jest inny zupełnie temat i mówiłbym inne kazanie. A tu mam przed sobą wykład. Co niepotrzebne. Sprawdzimy dalej. Wyjawił nam plan, jaki ma. To o tym mówiliśmy ostatnio, że przed chwilą znaczy się, że jeśli ukrywamy swoje słabości, że odrywamy się od faktów, wpatrzeni w swoje słabości, tracimy nadzieję, lekceważąc zły stan, nie spodziewajmy się żadnych zmian naszego życia, a rzeczywistość pozostaje. Nehemiasz się utożsamiał. O tym było przed chwilą. Dobra. Nie wiem, czemu mi się to powtórzyło. W każdym razie mamy odbudowę murów, która jest obrazem duchowej walki. I to jest moje też kolejne zaskoczenie, które w jakimś stopniu odkryłem dla siebie w księdze Nehemiasza. Powrót z niewoli, odbudowa świątyni, nowo zrodzenie, uwolnienie nie wzbudziło żadnej reakcji nieprzyjaciół. Owszem, narodziłeś się na nowo, przyszedłeś do pracy, przyszedłeś do szkoły, jakiś troszkę inny. Może nawet się przyznałeś, że ja teraz będę chodził na nabożeństwa do innego kościoła. Ej ty, co ci się porobiło? No tak się złożyło i tak dalej, w porządku. Nie ma większego problemu. Ludzie to zaakceptują, przyzwyczają się, nie ma sprawy. Ale jak się zacznie odbudowa twojej duszy? Jak się zabierzesz za odbudowę murów? Jak zaczniesz ustanawiać swoje nowe biblijne zasady? Nie te, w których zostałeś wychowany, te, które ukształtowało twoje środowisko, to ci twoi wszyscy kumple, czy współuczniowie, czy współpracownicy, czy rodzina. Wtedy zaczyna się coś w życiu dziać. Początkowo reakcją wroga była kpina i drwina.
Wtedy, kiedy tylko narodziłeś się na nowo, może usłyszałeś coś tam, no co ci się w głowie poprzewracało. Popatrzcie, wszyscy, czy większość nie ma racji? No nie, demokracji, jeśli chodzi o duchowe życie, niestety demokracja nie jest tym rozwiązaniem, które tam jest stosowane. Jeśli już, to tam jest teokracja, więc tylko Bóg ma rację, a reszta się myli. W związku z tym, jak myślisz, że jest inaczej, to punkt pierwszy, popatrz, jak wygląda. To coś z harmonicznego, z programu, z wojska, nie? Kto ma rację? Początkowa reakcja wroga, natomiast kiedy zaczniesz odbudowywać swoje zasady, to kpina i drwina. Popatrzcie, co się dzieje. A gdy usłyszał Sanballat, chronita, Tobiasz, sługa amonicki, i Arab Geszem, zaczęli z nas kpić i drwić. Co wy tam robicie? Wznieca się bunt przeciwko królowi. Wtedy zwróciłem się do nich i powiedziałem im tak. Bóg niebios nas poszczęści, my, jego słudzy, zaczniemy i skończymy budowę. Wy natomiast w Jerozolimie nie macie ani swojej części, ani do niej praw, ani też nic nie łączy was z jej historią. Zaczyna się odcinanie, bo mury oddzielają. Tak, tak, mury oddzielają i my mamy się odłączyć. To nie znaczy, że odłączyć i w ogóle nie zwracać na to uwagi. Nie, ja mówiłem, po to są w tych murach bramy, abyśmy w sposób kontrolowany mieli kontakt ze światem zewnętrznym. Ale generalnie mury oddzielają. No więc pierwsza sprawa, zaczęli kpić i drwić. Trzej główni wrogowie, którzy występują w tej księdze, kpić i drwić. Dalej następuje progresja. Potem wróg okazuje swój gniew i oburzenie. To już nie są kpiny i drwiny. Skoro będziesz kontynuował tą swoją odbudowę murów, a więc te zasady będziesz wdrażał krok po kroku, Duch Święty będzie ci pokazywał, a teraz tu, a teraz tam, a jeszcze to trzeba wzmocnić i tutaj jeszcze trzeba wzmocnić. Kiedy zaczniesz to robić, to już nie będą później kpiny i drwiny, ale gdy Sanballat usłyszał, że budujemy mur, był pełen gniewu i oburzenia. Ha, to ciekawe, jakim prawem on się oburza, a cóż on ma do świętek bożych. Kpił też dalej z Judejczyków. Powiedział nawet w obecności swoich braci oraz wojska samarytańskiego tak. Co ci nędzni Judejczycy wyczyniają? Czy mamy ich tak pozostawić? Czy mają tak składać ofiary? Czy pozwolić im teraz dokończyć? Czy pozwolić im ożywić te gruzy i popioły? Bo przecież wszystko to jest spalone. Zobaczcie, nie było problemu, że chodzili i składali ofiary w świątyni i to ani Sanballata, ani tego Araba, ani tego trzeciego nie wzruszało, nie sprzeciwiali się temu. Oni mają swoje, my mamy swoje, okej, nie ma sprawy. Ty chodzisz do tego kościoła, my do tego kościoła, a co za różnica? To można zaakceptować, ale jak zaczniesz budować mur, zaczyna się duchowa walka. I tutaj kolejne odkrycie. Bracia i siostry, czasami w tej duchowej walce, to szczególnie za sprawą kaznodziejów nadgorliwych, którzy mówią o duchowej walce, deptać po wszelkiej mocy nieprzyjacielskiej, tutaj deptać te wszystkie skorpiony, niszczyć je. Duchu Święty, tutaj, tu i gromy z nieba. Tak jak ci uczniowie w tej wiosce samarytańskiej, która ich nie chciała przepuścić. Ach, jaka duchowa walka. I też szabelki byśmy Słowa Bożego wyciągali. A u nas tak się wierzy. A my w Biblii mamy to napisane. A wy co? Boże, wybacz. Ta duchowa walka, polem bitwy duchowej walki w 90% jest twoja i moja dusza. To tutaj
moce ciemności atakują Twoje myśli, Twoje nastawienie. Tam się pojawiają Twoje wątpliwości, a gdy one się tam pojawią, to On je podsyca. A jeszcze Ci dodaje, a widzisz, a tamten brat, a tamta siostra nie spojrzeli dzisiaj tak na Ciebie, jak było to dawniej. O, brak im miłości. Ty rzeczywiście, no, to ja sprawdzę. Wiecie, jak to łatwo jest? Ja, kiedyś jako lider, jeden z liderów młodzieżowych, byłem też brany do modlitwy o chrzest Duchu Świętym. O, z tym to ja miałem problem. W Wiśle pamiętam takie zloty. Brat Michał Chydzik, świętej pamięci, Henryk Hukisz, Kazimierz Sosulski. No, chyba nas było tam czterech. No i grupa z 20-30 ludzi młodych, chętnych, żeby przeżyć się z Duchem Świętym. No to zaczynamy się modlić. I nikt nic nie przeżywa. Minęła 20 minut, nikt nic nie przeżywa. I myśl, bo ty tu jesteś. To ja do Michała, wiesz co, ja muszę wyjść na chwileczkę do toalety. I wyszedłem. Za 5 minut wracam. A tu śpiewająco. Wszyscy prawie, że przeżyli chrzest Duchem Świętym. Wow! No to już wiem. Minął rok czy dwa. Znów Wisła. Znów sytuacja się powtarza. Ja myślę, o. No to trzeba powtórzyć też zasadę. Wyłom. Tu wyłom się pojawił. Trzeba go utrwalić. No i co? Już teraz się nikomu nie zwierzałem, tylko po cichutku wyszedłem. A co? Nie wolno mi było. No i wyszedłem. Gdzieś tam się pokręciłem po korytarzu, czy wyszedłem nawet na zewnątrz. 5-7 minut wracam. A jakże? Co myślicie? Wszyscy już. Prawie, że wszyscy. Bo nie wiem, czy wszyscy, ale prawie wszyscy, którzy byli na tej modlitwie, przeżyli się z Duchem Świętym. Edwardzie Lorek, ty się nie nadajesz do tego, aby modlić o chrzest w Duchu Świętym. To nie jest twoja posługa. Zostałem pastorem. Brat Józef Chydzik został moim zastępcą. A on się często modlił o chrzest w Duchu Świętym i ludzie przeżywali. No i jak była tak, sprawa modlitwy o uzdrowienie, nie ma problemu, olejek, ja szedłem, modliłem się. Chrzest w Duchu Świętym. O, słuchaj, tam jest brat Józef. Juziu. Tu jest ktoś, kto się chce modlić o chrzest w Duchu Świętym. Józiu podchodził do tego, ja do tego. Nikt nic nie wiedział. Pastorstwo funkcjonowało, a jakże. Któregoś dnia wracam późno do domu, to była godzina 10:00. I czuję, że ktoś jest u nas w mieszkaniu. No, o tej porze. Wychodzę, mieliśmy takie schody otwarte. A tam jest młody, nawrócony człowiek. I mówi, o wreszcie, pastorze, ja przyszedłem i nie wyjdę z tego domu, dopóki nie przeżyję chrztu w Duchu Świętym. Że myślę, no to mamy noc z głowy. O tej porze go już nie wyślę, bo autobusy już nie jeździły. Nie wyślę go na Złote Łany, do brata Józefa. W związku z tym trzeba jakoś przyznać się wprost, powiedzieć, słuchaj, ale to ja się nie modlę, no to jakiś to pastor, że się nie modlił. No to jak? Oj Boże, co mnie spotkało? Spojrzałem na żonę, żona wiedziała o moim problemie. No i jak ona, ale coś trzeba było zrobić. No i zaczęliśmy się modlić. Słuchajcie, nie trwało długo. Ja wiem, nie pamiętam. 10-15 minut. I była sprawa załatwiona. I naraz zobaczyłem, że ja żyłem w zakłamaniu, że ktoś mnie oszukał, że moja posługa duszpasterska była ograniczona przez kilka ładnych lat. Mówię, o, to nie ze mną takie numery dalej będą. Ja się muszę tutaj umocnić w tym względzie i tę dziurę w tym murze trzeba załatać. I dzięki Bogu załatałem. Także sami widzicie, to są bardzo prozaiczne, ale bardzo praktyczne, życiowe rzeczy, które na co dzień nie zwracają naszej tak uwagi. Nie koncentrujemy się na tym, a jesteśmy oszukiwani. I później
daleko nam do życia, o którym powiedział Jezus, że będą mieć życie w pełni obfite. A to przecież o to chodzi. Dlatego Duch Święty przyszedł, aby nas w tym wszystkim wesprzeć. I dlatego to jest też powód, że moc ciemności o tym wie i gdy my zaczynamy budować nasze mury, to on zaczyna atakować. Oj, wtedy wyjątkowo zaczyna atakować. Na przykład ktoś postanowi, że będzie wielbić Boga i będzie włączy się do służby wielbienia Boga. Wiecie, jaka to jest najbardziej odpowiedzialna służba? Ilu ludzi ponosi porażki duchowe, kiedy nie umieją się zabezpieczyć odpowiednio w swoich umysłach, w swoich duszach i nie są otoczeni modlitwą przez społeczności, bo są na front poczcie duchowej walki. To jest bardzo ważne, abyśmy stali jako Kościół za tymi, którzy wielbią Boga. To tak jak za króla Jehoszafata. Najpierw szli śpiewacy, a potem szło wojsko. Tyle, że wojsko szło po to, żeby zebrać łupy. A ci, co szli i śpiewali, tak naprawdę przyczynili się do wielkiego zwycięstwa. No właśnie, ale to drażni i denerwuje moc ciemności. I na to, o tym musimy być, tego musimy być świadomi. Dalej, mobilizacja sił i groźba ataku zbrojnego. To już nie są kpiny, to już nie jest gniew i oburzenie, ale to już jest mobilizacja i groźba ataku zbrojnego. Popatrzcie, co dalej się czyni. Gdy Sanballat wraz z Tobiaszem, Arabami i mieszkańcami Aszdodu usłyszał, że odbudowanie muru się dalej posuwa do przodu i że już zaczynają wypełniać się wyłomy. Zobaczcie, kiedy to wszystko zaczyna nabierać kształtów, chrześcijanin zaczyna być żyć w coraz pełniejszym poczuciu bezpieczeństwa, coraz to mocniej jego nogi stają na fundamencie wiary. Zaczynają być zagniewani i wielce oburzeni. Ponadto zmawiają się ze sobą, żeby wystąpić zbrojnie przeciw Jerozolimie, tak by doprowadzić w niej do niepokojów. Trzeba coś zrobić, trzeba zareagować, trzeba doprowadzić do jakiegoś chaosu, do nieporozumień. Próby dywersji i dezinformacji to dalsza część duchowej walki. Mówiono też tu i ówdzie w Judei. Tragarze opadli z sił i gruzu nie ubywa. Czy damy rady ten mur odbudować? Tak więc nasi wrogowie uradzili. Zanim się dowiedzą i zanim się spostrzegą, wpadnijmy między nich, wybijmy ich, połóżmy w ten sposób kres temu dziełu. Raz jeszcze podkreślam, zwróćcie uwagę, ile energii, ile atencji, ile koncentracji wroga. Nie wtedy, kiedy wrócili i mają wolność, nie wtedy, kiedy zbudowali świątynię, ale kiedy zaczęli budować mury. Teraz zaczęli wrogowie czuć się zagrożeni. A gdy nasi nieprzyjaciele przekonali się, że o wszystkim wiemy, że Bóg zniweczył ich plan, to wróciliśmy wszyscy do muru, każdy na swoje stanowisko. No więc właśnie, tu się potwierdza to, co w Nowym Testamencie czytamy, że zamysły diabła nie są dla nas tajne. Oni w tajemnicy między sobą knują jakąś zasadzkę. Wpadniemy, wybijemy ich, przerwiemy ten proces. A naraz w Jerozolimie o tym wszyscy wiedzą i bez żadnego obciachu idą i dalej odbudowują mury. Jak gdyby nigdy nic. Mówią, my wiemy, że takie plany macie, ale co wam z tego? No dobra, co dalej? Wróg dąży, by koniecznie przerwać proces odbudowy. Odbudowa wznieca również wewnętrzne niepokoje. To nie tylko są ataki z zewnątrz. To się też wiąże z wewnętrznymi rozterkami. Naraz pojawiają się wewnętrzne, osobiste, czy jakieś rodzinne, czy kogoś z kimś bliskim problemy, które nigdy jak gdyby
Wcześniej nie miały miejsca. Pojawia się poczucie dyskomfortu, niezadowolenia. W tym czasie dało sobie znać niezadowolenie ze strony ludu. Nie wiem, dlaczego tutaj jest to podkreślone, szczególnie kobiet. Ludzie burzyli się przeciw Żydom, własnym braciom. Byli tacy, którzy mówili, jesteśmy dość liczni wraz z naszymi synami i naszymi córkami. Wesprzyjcie nas więc z zbożem, byśmy mieli co jeść i mogli jakoś przeżyć. Inni z kolei mówili, żeby nabyć zboże w czasie głodu. Zostawialiśmy nasze pola i winnice. I wreszcie byli tacy, którzy się skarżyli. Pożyczyliśmy pieniądze, by odpłacać podatek królewski, lecz jako zabezpieczenie musieliśmy dać nasze pola i nasze winnice. Naraz pojawiła się sprawa, co ja z tego mam? Czy ja to rzeczywiście... Gdybym poszedł drogą kariery, która się toczyła przede mną, czy miałem okazję z niej korzystać, a tu był czas, czasami ze wstydem czy z bólem to wyznaję, że klękamy z żoną wieczorem o 10:00, płacząc przed Bogiem, że na rano nie mamy nic na śniadanie dla dzieci. I po co nam to wszystko? A pół godziny później dzwonek, 10:30. Ktoś z Katowic mówi, a ja u pana mam dług. A ma pan jeszcze coś do sprzedania z tych rzeczy, które pan produkuje? Tak. To ja wszystkie biorę i płacę z góry. Słuchajcie, mieliśmy tego wieczoru od razu na kolejne 3 czy 4 miesiące naszego życia. Bóg potrafi. Bóg potrafi. Ale ten wewnętrzny, ta rozterka, po co mi to wszystko pojawiło się. Przynajmniej w moim sercu pojawiało się. Ja tu wszystko zastawiam, daję i tak dalej. A co z tego mam? No właśnie, mam. Dzięki Bogu. Nie muszę cierpieć głodu. I mam wszystkiego pod dostatkiem. Dalszy ciąg duchowej walki, reakcji wrogów, zwodnicze podszepty wroga. Nehemiasz, 6 rozdział. I Sanballat, Tobiasz, Arab, Geszem oraz pozostali nasi wrogowie usłyszeli, że odbudowywałem mur i że już nie ma w nim wyłomów, a w tym czasie brakowało w bramach jedynie wrót, przysłał do mnie Sanballat i Geszem taką wiadomość. Spotkajmy się na naradę w Kefirim, w Dolinie Ono. Zamierzali jednak uczynić mi coś złego. Wszyscy oni bowiem chcieli nas przestraszyć, myśląc, tracą zapał do pracy i nie dokończą. Co więc teraz zrobić? Wzmocnij nasze ręce. To modlitwa. Wiecie, my czasami, kiedyś to już wspomniałem, my zbyt często wiemy o co i jak należy się modlić. I to jest nasza zarozumiałość przed Bogiem. Potrafimy Bogu dokładnie w szczegółach opisać, co powinien i kiedy i jak naprawić, uzdrowić, rozwiązać. Ale bywają momenty, kiedy nie wiesz, o co i jak. A ja chcę powiedzieć, najczęściej bywa tak, że nie wiesz, o co i jak się modlić, bo to, co myślisz, że należy, że tak byłoby dobrze, to twoje myśli daleko odbiegają od myśli Bożych, bo nasze myśli są nie tak, jak myśli Boże. Jego są w górze, a nasze są przyziemne. On widzi okoliczności zupełnie innej perspektywy. I dlatego ważna jest rola Ducha Świętego w moim, w naszym życiu na co dzień. Rozgłaszanie plotek podważających autorytet. Doświadczyłeś tego? Ja coś na ten temat wiem. I wielu z was wie, że ja wiem. Wreszcie Sanballat przysłał do mnie 5 zaproszenie, tym razem jednak jego człowiek przybył z otwartym listem. Było w nim napisane tak, wśród narodów krąży wieść.
Gaszemu je rozgłasza, że ty wraz z Żydami zamierzacie zbuntować się i właśnie dlatego odbudowujesz mur. Ponadto, jak głoszą te wieści, zamierzasz zostać ich królem. Podobno nawet proroków już ustanowiłeś, by głosili o tobie w Jerozolimie. Judea ma króla. Wieści te wkrótce dotrą do króla, przybądź zatem niezwłocznie na naradę z nami. Wtedy im odpowiedziałem taką wiadomość. Wtedy posłałem mu taką wiadomość. Nie stało się nic z tego, o czym piszesz. Wszystko to jest twoim własnym wymysłem. Zarozumiały jesteś. Co ty myślisz o sobie? Co ty lepszy jesteś? A co tobie się wydaje? Już teraz? W tym nie weźmiesz udziału, w tamtym nie weźmiesz udziału. To oceniasz i tamto. No po prostu. Pseudoproroctwa. Oj, tu byłoby co mówić. Umiejętność, zdolność do ich rozpoznawania. Proroctwa, które spotkały również Nehemiasza. Idźmy do domu Bożego, zamknijmy się w przybytku, zamknijmy ze sobą drzwi, bo przychodzą, aby cię zabić. Wtedy odpowiedziałem, czy taki człowiek jak ja ma uciekać? I czy ktoś taki jak ja, wchodząc do przybytku, przeżyje? Przecież wiemy, kto może, a kto nie może wchodzić do przybytku. Nie pójdę. Stwierdziłem bowiem, że to nie Bóg go posłał do mnie. A więc rozpoznanie proroctwa, rozsądzanie, czy proroctwo jest od Boga, czy nie, czy jest prawdziwe, czy jest na czasie, czy jest właściwe. Stwierdziłem bowiem, że to nie Bóg go posłał do mnie z tym proroctwem, lecz przekupili go Tobiasz i Sanbalat. Został on przekupiony po to, aby mnie przestraszyć i doprowadzić do grzechu. Liczyli na to, że się zniesławią i że będą mieli powód, by mnie zhańbić. Donosicielstwo, gloryfikacja dziw wroga. Wszystko to ma miejsce tam w Nehemiaszu. Były to również dni, kiedy wielu przedstawicieli możnych rodów Judy prowadziło z Tobiaszem ożywioną korespondencję. Wielu z Judei było z nim sprzysiężonych. Był on bowiem zięciem Szechaniasza, syna Racha. Jego syn Jehohanan był ożeniony z córką Meszulama. Widzicie, przez lata te związki pomiędzy tym, co czyste i święte, i tym, co na zewnątrz, potrafią się tak uwikłać, że potem naprawdę trudno rozwiązać te węzły. Ale mury muszą zostać odbudowane za wszelką cenę, nawet jeżeli to kosztuje takie samozaparcie. Tobiasz natomiast słał swoje listy po to, by mnie w jakiś sposób przestraszyć. Duch Święty się nie da zastraszyć i dlatego z jego pomocą możemy osiągnąć wiele. I kończymy. Rezultaty ukończenia odbudowy murów. Mur tymczasem został wykończony. Stało się to w 25 dniu miesiąca Elul. Roboty przy nim trwały 52 dni. A gdy usłyszeli o tym wszyscy nasi wrogowie, na okoliczne narody padł strach. Już nie miały o sobie tak wysokiego mniemania. Przekonały się, że to właściwie nasz Bóg dokonał tego dzieła. Wow! Czyż nie jest napisane, abyśmy tak postępowali, by ludzie, widząc nasze czyny, chwalili naszą wytrwałość, nasze zwycięstwa, tak? Nie, ja czytam, że moje czyny mają być takie, żeby ludzie, widząc je, chwalili mojego Ojca w niebie. O-o! Odbudowa duszy, ustalone mury, dusza uspokojona. I ludy nie miały już o sobie mniemania i przekonały się, że to właściwie nasz Bóg dokonał całego tego dzieła. Nie mówili, oj ci Judejczycy, gdyby Nehemiasz nie przyszedł, to nic by... Nie, Bóg ich dokonał tego wielkiego dzieła i Jemu chwała za to. I powiem, soli Deo gloria. Także to jest coś bardzo istotnego. Wrogów i okoliczne narody ogarnia strach, wyniosłość, zuchwałość została upokorzona. Powszechnie uznano, że jest to Boże dzieło. Wszelka chwała należy do Boga. A więc omówiliśmy
cztery części z mojego tego cyklu. Następnym razem będzie już też zakończenie i będziemy mogli zobaczyć wspaniały, to jest happy end, jakiego naprawdę trudno sobie wyobrazić. I zachęcam, zapraszam, bo dla mnie to jest coś, o czym marzę i czego pragnę jak najczęściej doświadczać również w swoim życiu. A dzisiaj po prostu dziękuję za waszą uwagę.